Do Gliwic zawitali nietypowi goście. To figurki Playmobil będące elementem wystawy w parku handlowym Arena Gliwice. Chcieliśmy, żeby arena stała się miejscem, gdzie rodziny z dziećmi mogłyby spędzić bardzo fajnie czas, stąd pomysł na tą wystawę. Ponadto sklep Toy Planet, który jest partnerem tej wystawy, jest dystrybutorem Playmobila, czyli wszystkich tych zabawek, które tutaj widzimy. Na małych i dużych klientów areny czeka kilka specjalnych kolekcji klocków, między innymi miasto, straż, lotnisko czy zamek z rycerzami. Dzieci będą mogły korzystać z interaktywnej zabawy pod opieką hostes. Możliwości jest bez liku, bo aż tyle jest klocków Playmobil. Na całym świecie wyprodukowano ich już prawie 3 miliardy, a bawią się nimi dzieci z ponad 100 krajów. Playmobil to są zabawki i dla najmłodszych dzieci, i dla nastolatków, ale myślę, że nawet rodzice znajdą tutaj coś dla siebie. Obok podziwiania wystawy można wziąć udział w kilku konkursach. Jeden z nich to wyzwanie dla poszukiwaczy skarbów. Tym razem zadanie będzie polegać na odszukaniu jak największej ilości ludzików Playmobil, które zostały ustawione w różnych punktach w centrum Gliwic. Podpowiedzi, gdzie można je znaleźć, zamieszczono pod adresem facebook.com/arenagliwice. Na mieście powstały 54 scenki z takimi ludzikami, a scenki powstały po to, żeby zachęcić ludzi do wzięcia udziału w konkursie właśnie, w którym można wygrać zestawy Playmobila. Osoby, które odszukają najwięcej scenek na mieście, wyślą na adres konkurs@arena-gliwice.pl maila właśnie ze zdjęciami takich scenek, będą mogły wygrać zestawy Playmobila. W konkursie fotograficznym wygraną zapewni oryginalne zdjęcie z figurkami Playmobil. Można je wysłać do 12 marca na adres konkurs@arena-gliwice.pl. Jak mówią organizatorzy, liczy się przede wszystkim kreatywność. Sympatyczne ludziki Playmobil na ulicach Gliwic postoją do końca weekendu. Nie będzie to jednak koniec wystawy, która w arenie potrwa do połowy marca.